Witajcie moi drodzy, doktor Cringe ponownie, no i mam dla was coś naprawdę zabawnego. Tak się składa, że te gogle od Apple'a, Apple Vision Pro, podbijają cały świat, skradają serca fanów technologii, wszystkie geeki na całym świecie piszczą z zachwytu nad tymi niesamowitymi goglami, które po prostu umożliwiają wszystko, co tylko człowiek zapragnie. No i tak się składa, że no, jakby to wszystko wyglądało, gdyby nie było to okraszone masą zabawnych filmów dotyczących tych gogli. No więc w tym odcinku mam dla was ranking 9 najzabawniejszych filmów, które do tej pory ukazały się w sieci właśnie z tymi goglami. No i zaczynamy od numeru 1, czyli od Kupy Przyszłości. Numer 2, Wizja Burrito. Burrito Vision. All right, bro, I got your burrito right here. I said no sour cream, bro. You're getting extra. I already did it, bro. I already did it. Okay. What are you doing? You know what you're doing. Yeah. Just have the other guy do it, man. No. I know how to do it. Come on, man. I gotta go. I got you, bro. Come on. Look. There you go, bro. That's for you, bro. Can I take one of these plates? No, you're good, bro. You're good. Que tenga buen día. You're good. You're good, bro. No worries. I got you. You're good. Pinche cabrón, huh? No i teraz numer 3. Co do cholery ten koleś ogląda? Numer 4. Porno w bibliotece. Oh my god. Sorry, I just bought these. I didn't know. Okay, it's fine, but I'm gonna need you to leave for this. I wanted to try them out here. I know, but I saw what you were doing. I need you to leave for the day, or I'm gonna call security and. I know, but my mom might find out if I do it at home. That's why I came to the library. You can't do that. Did you guys all hear that? I'm sorry. Can I come back like in 2 hours? I'm sorry. God. Teraz numer 5, czyli nowe znaczenie wspólnej rodzinnej kolacji. No nie wiem, czy to fajne. Numer 6, pieska wizja, albo psia wizja pro. First, we're gonna have Brody DJ, a couple of his favorite. You too. Hey, can you help us play this game? Set Brody on the moon. All right, and now we can't see anything but space. Look at that, that's Earth. Whoa, first dog on the moon. But right this morning, we filmed me playing fetch from Brody's point of view. So now Brody thinks that we're in the backyard. Hey, buddy, you want to play fetch? You ready?
Go get it. Go get it, buddy. Go get it. Good job. Good job. Come on. Right now, he sees what's on the screen. Good fetch, buddy. Good fetch. Numer 7. Normalne życie. Czy tak powinno wyglądać? Numer 8. Perfekcyjna randka przyszłości. A teraz na numer 9 mam coś dla fanów ziołolecznictwa, czyli artystyczna wizja przyszłości według obiarusów. Proszę uprzejmie. No i moi drodzy, na koniec po tych 9 filmach, które znalazły się w tym wybitnym rankingu, prawda? No to będzie jeszcze coś bonusowego, jako że dotrwaliście do końca. Mam dla was 10 film, 10 będący bonusem, niespodzianką, po prostu prezentem dla moich wiernych fanów i subskrybentów. A mianowicie jest to antyreklama. Google, Apple, Vision Pro, Apple, no generalnie tych gogli, ponieważ jest to malezyjska wersja Apple Vision Pro, więc no nie ukrywam, nie znalazła się ona w rankingu ze względu na to, że właśnie jest bardziej antyreklamą niż reklamą, ale proszę uprzejmie, zobaczcie ten bonusowy film, jako że właśnie wytrwaliście do końca, ale po filmie też pogadam, więc proszę oglądajcie całkowicie do końca ten film. Dotrwaliście do zakończenia tego filmu, gdzie ja osobiście składam wam podziękowania za to, że obejrzeliście go całego. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, no to pamiętajcie o tym polubieniu, no i oczywiście o zasubskrybowaniu mojego kanału. To jest dla mnie dość istotne, a was to kosztuje zaledwie 2 kliknięcia, więc żaden problem. Moi kochani, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek przyniósł wam trochę uśmiechu w to niedzielne, przynajmniej w Warszawie, pochmurne i deszczowe popołudnie, przedpołudnie, południe, cały dzień, żeby był uśmiechnięty. Życzę wam tego i trzymajcie się dobrze i cieplutko, zimniutko, jak wolicie, cokolwiek. Cześć!